Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swoich trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swojej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Zobaczcie, jak Bóg jest z nami. Poprzez te wydarzenia i to słowo, które nam daje. Mówi tak: bliskie jest Królestwo Niebieskie. Ono jest strasznie blisko. Parę dni temu nagle się dowiedzieliśmy, że Robert odszedł. Nie zdążyliśmy się z tego otrząsnąć. I wczoraj się dowiedzieliśmy, że Pan wezwał Jana. W ten sposób Bóg nam pokazuje, Królestwo Niebieskie jest strasznie blisko. Jest na wyciągnięcie ręki, jest tu. A dzisiaj nam daje wspomnienie dwóch pustelników, świętego Andrzeja i Benedykta. I o nich Jan Paweł II powiedział mniej więcej coś takiego, że bardzo poważnie potraktowali swoje życie. Potraktowali swoje życie jak pielgrzymkę. Oni przypominają całemu światu, że nasze życie jest w zasadzie pielgrzymką. Prowadzili swoje życie w sposób bardzo surowy. Jan Paweł II mówi, że oni uczą ten świat skupiony na przyjemnościach, na radościach, że nasza ojczyzna jest w niebie. I oni odrzucili w dzień ten cały święty Jan karczował las, a w nocy się modlił. I zobaczcie, że nam w samym rozkwicie lata, kiedy w zasadzie chce się myśleć tylko o urlopach, o przyjemnościach, o lodach, o dyskotekach. W tym momencie Bóg nam mówi, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Poprzez tych, których wzywa do wieczności, mówi, blisko jest niebo. Nasze życie, bracia i siostry, jest pielgrzymką, jest drogą. Robert i Jan dotarli do celu. Święty Jan i Benedykt dotarli do celu. I dzisiaj Bóg nam daje tę Eucharystię, aby nam pomóc w tej drodze. Abyśmy szli. Abyśmy biegli. Biegnij za Panem. Nie bój się przeciwności. Nie bój się tego, co trudne. Nie bój się tego, co cię zabije. Chrystus zmartwychwstały idzie razem z nami. Szedł z Janem przez jego życie. I wczoraj zabrał go do domu. Nie bój się. Z tobą też przez życie idzie.